Przechodzimy do ostatniego pytania. Pytanie przygotowane przez posłów klubu Lewica, w imieniu których pytanie zada pan poseł Marek Rutka. Pytanie w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowników medycznych oraz sposobów załagodzenia sporu rządu z medykami. Bardzo proszę, panie pośle. Pani marszałek, panie ministrze, Wysoka Izbo. 400 godzin miesięcznie to może najłatwiejsze, a jednocześnie najgorsze wyjście. Masz z czego płacić kredyt, stać cię na nowy samochód, ale degradujesz swoje życie. Nie masz rodziny, nie masz czasu, nie masz nic poza pracą. Tak można jedynie zapracować na śmierć. Pytanie, co dalej? Kto nas będzie ratował? Ludzie, którzy pracują po 400 godzin, będą mieli udary i zawały w bardzo młodym wieku i będą potwornym kosztem społecznym. Tego rządzący nie wiedzą i nie rozumieją. Dlatego powtarzamy od lat. Ratownictwo medyczne potrzebuje głębokich zmian systemowych. To fragment wywiadu, jaki dla Rynku Zdrowia udzielił Karol Bączkowski, ratownik medyczny z 13-letnim stażem. Takich ratowników jak pan Karol są w Polsce tysiące. Każdego dnia wszyscy oni są na pierwszej linii walki o nasze życie i nasze zdrowie. Karetka bez ratownika to tylko samochód, zaledwie samochód i nic więcej. Gdy pandemia zelżała, władza szybko zapomniała o poświęceniu i częstym heroizmie pracowników ochrony zdrowia. Bohaterowie za najniższą krajową, tak często określa się ratowników medycznych. Wszyscy oni mieli wrócić do systemu i do tych samych zarobków, jakie były przed pandemią. W minioną sobotę pod oknami kancelarii premiera wyrosło białe miasteczko. Po 14 latach lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci i ratownicy medyczni wrócili w to samo miejsce. Wrócili w to samo miejsce, aby upomnieć się o swoje prawa. O swoje prawa, ale także i o prawa pacjentów. Nas wszystkich. Warto przypomnieć, że w 2007 roku, gdy rozstawili swoje namioty po raz pierwszy, u władzy było także Prawo i Sprawiedliwość. Nie dajmy się zwieść propagandzie rządowych i prorządowych mediów, że pazernym medykom chodzi wyłącznie o pieniądze. Sprzyjające władzy media bazują na danych podatkowych Ministerstwa Finansów. Te dane mówią o podatkach. Te dane obejmują wszystkie przychody pracowników medycznych i to niekoniecznie te związane z opieką zdrowotną i sugerują jednocześnie, że mediana zarobków lekarzy wynosząca 16 700 zł to wypłata, jaką dostają z jednego etatu. To nie jest prawda. To są całkowite wynagrodzenia, na które składa się etat, czasami dwa, czasami trzy etaty i gigantyczna liczba nadgodzin. Chociażby takich, jak w przypadku 39-letniego anestezjologa z Wałbrzycha, który po przepracowaniu w ciągu tygodnia 96 godzin zmarł. Do systemowych patologii zaliczyć należy powszechność umów cywilnoprawnych. 26 sierpnia zakończyłem kontrolę poselską w Stołecznym Pogotowiu. Spośród 579 ratowników medycznych pracujących w warszawskim pogotowiu na etacie zatrudnionych było zaledwie 6. I pytanie, jak systemowo Ministerstwo Zdrowia zamierza rozwiązać problem przepracowania medyków oraz to, dziękuję, że duża część przede wszystkim ratowników medycznych i pielęgniarek jest wypychanych, a mówiąc wprost, zmuszonych do zawierania umów cywilnoprawnych. A udzielenie odpowiedzi bardzo proszę pana sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, Waldemara Kraskę. Bardzo proszę, panie ministrze. Pani marszałek, panie i panowie posłowie. Jeżeli pozwolicie państwo, no na to pytanie odpowiem bardzo ogólnie, ponieważ za chwilę będzie na tej sali zabiera głos minister zdrowia Adam Niedzielski, gdzie bardzo szczegółowo się odniesie właśnie do tej także kwestii płacowych, panie pośle, więc ja może bardzo ogólnie, ale także jako lekarz, bo ja ponad 30 lat pracuję w zawodzie i także nie tylko jako chirurg na sali operacyjnej, ale także jako lekarz jeżdżący w karetce pogotowia, wiem, znam ten zawód, charakter tej pracy i odpowiedzialność, jaka ciąży na osobach, którzy udzielają pomocy właśnie w tych nagłych wypadkach, prawda, w tych sytuacjach, kiedy jesteśmy jako medycy właściwie skazani sami na siebie, bo jesteśmy w zespole dwu- lub trzyosobowym i podejmujemy decyzje, które niestety są potem wielką konsekwencją, jeżeli chodzi o stan zdrowia pacjenta, który potem trafia do szpitalnego działu ratunkowego, czy też trafia w naszej kolejności do szpitala.
I na pewno to, co pan poseł powiedział, bardzo ważne jest także i wynagrodzenie tych pracowników, bo ta praca jest zdecydowanie ciężka i też zdecydowanie też uważam, że powinniśmy pracować na umowach o pracę. Umowa o pracę, oprócz tego, że gwarantuje pewne przywileje także dla tej osoby, myślę, że też w jakiś sposób wiąże tego pracownika z miejscem pracy, prawda? On jest jakby odpowiedzialny także za to miejsce, w którym pracuje i zdecydowanie też jestem zwolennikiem umów o pracę, a nie umów kontraktowych. Ale tutaj też, jeżeli byśmy spojrzeli na środowisko medyczne, tutaj są zdania podzielone. Niektórzy jednak chcą pracować na tych umowach kontraktowych i też myślę, że nie możemy im też narzucać tej formy tylko umowy o pracę. Myślę, że wzrost wynagrodzeń, który na pewno odbył się w ostatnich kilku latach, także jestem tym aspektem do tego, że te warunki pracy zdecydowanie się poprawiły. Na pewno ostatni rok 2020, kiedy COVID w Polsce zagościł i tak zwany dodatek covidowy, który był przeznaczony dla osób, które miały bezpośredni kontakt z pacjentem z COVID-19, dodatek stuprocentowy, który także był dużym wysiłkiem naszego państwa, bo przypomnę, że Narodowy Fundusz Zdrowia z tego tytułu wypłacił ponad 7 miliardów 745 milionów złotych. To były pieniądze skierowane właśnie do pracowników, którzy byli na tej pierwszej linii frontu. W tej chwili także cały czas i dzisiaj on także się zbiera zespół trójstronny. W tym zespole już została wypracowana i uchwalona także przez tą Izbę ustawa o minimalnym wynagrodzeniu, które podniosło wynagrodzenie tym osobom, które zarabiały bardzo niewielkie pieniądze w Polskiej Służbie Zdrowia. To zostało podniesione, ale także to właśnie ten zespół trójstronny, który w tej chwili będzie także dzisiaj pracował i na ten zespół także jest zaproszony, zostali zaproszeni przedstawiciele Komitetu Protestacyjnego na godzinę 13. Myślę, że ten zespół także w tej chwili będzie pracował i pracuje nad zmianą wynagrodzeń w służbie zdrowia, bo wszyscy wiemy, że te wynagrodzenia na pewno powinny wzrosnąć. Oczywiście to, co zostało przedstawione przez Komitet Protestacyjny, te kwoty, no one są nie do udźwignięcia w budżecie przyszłego roku, jeżeli chodzi o Ministerstwo Zdrowia, dlatego no chcemy rozmawiać, chcemy się spotykać, chcemy wyznaczyć jakąś przestrzeń do rozmów, do negocjacji, ale no jest podstawowy warunek, no trzeba się spotkać, trzeba o tym rozmawiać. Pani Marszałek, ja bym na tym skończył, ponieważ nie chcę uprzedzać pewnych informacji, które będzie przekazywał pan minister Adam Niedzielski za kilkanaście minut. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Pytanie uzupełniające zada pan poseł Jan Szopiński. Bardzo proszę, panie pośle, i proszę trzymać się czasu. Pani marszałek, panie ministrze, Wysoka Izbo. Chciałbym zapytać pana ministra, w jaki sposób ministerstwo zamierza pomóc finansowo szpitalom, które nie mogły wykonać kontraktów, a nie mogły wykonać tych kontraktów z powodu wprowadzenia przez ministerstwo zmian w ich działalności oraz ograniczeń związanych z pandemią COVID-19. Obecnie Narodowy Fundusz Zdrowia podejmuje działania w celu wyegzekwowania od szpitali zaliczek finansowych otrzymanych na operacje, zabiegi i inne procedury medyczne, które nie mogły się odbyć w związku z ograniczeniami działalności tych szpitali. Deklaracje ministerstwa w tej kwestii były zupełnie inne niż obecna rzeczywistość prowadzona przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Zatem, panie ministrze, czy Ministerstwo Zdrowia planuje realizację abolicji w sprawie zaliczek przekazanych polskim szpitalom, a które na dzień dzisiejszy muszą je zwracać do Narodowego Funduszu Zdrowia? Dziękuję bardzo, panie pośle. Panie ministrze, będzie pan jeszcze odpowiadał? Zapraszam. Ale czy przechodzimy już do kolejnego punktu? Panie ministrze, ale szybka decyzja. Odpowiada pan teraz na pytanie? Bardzo proszę. Pani marszałek, państwo posłowie,
Rzeczywiście w tej chwili także przedłużyliśmy o kolejne do końca roku tę abolicję, jeżeli chodzi o zwracanie tych jednych dwunastek. No także myślimy, że szpitale, bo głównie mówimy o szpitalach, w tym okresie, kiedy mamy ten dług zdrowotny po pandemii, przed nami także jest czwarta fala, więc myślę, że także szpitale nadrabiają pewne zaległości. Mamy świadomość, że nie zawsze, nie we wszystkich specjalizacjach da się to nadrobić, dlatego tutaj wspólnie z Narodowym Funduszem Zdrowia na bieżąco analizujemy sytuację i te decyzje na pewno będą podejmowane, na pewno nie ze szkodą dla polskich szpitali. Dziękuję. Dziękuję, panie ministrze. Pytanie...